Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Janek Śpiewak z tej strony, a dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie ważnym i aktualnym, który każdy z nas widzi przynajmniej raz e, codziennie, pewnie e, jak idzie do pracy czy do szkoły, czy po prostu chodzi gdzieś po mieście, po, po polskich miastach, miasteczkach, czyli będziemy mówić o. Żabce, o sieci handlowej żabka, która jest no, dość niesłuchanym fenomenem gospodarczym, społecznym, która osiągnęła gigantyczny sukces. Pytanie, czy ten sukces również odnieśli franczyzobiorcy, czy ajęci żabki. O tym właśnie będziemy rozmawiać z Agnieszką Nowak, która prowadziła. Żabkę, a potem postanowiła, po tym jak przestała już je prowadzić, postanowiła założyć stowarzyszenie, które zrzesza przedstawicieli byłych, rozumiem, i obecnych członków franczyz i sklepów agencyjnych. Witam serdecznie. Zgadza się. Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców w bielsku Białej to ja, moja ekipa. Na koniec roku kalendarzowego, mój dochód, według Pitu, był trzy razy wię większy niż przychód z żabki. Mhm. Czyli e Zarobiłam więcej niż dostałam. Jak księgowa wyliczyła mi podatek roczny, to myślałam, że to jest jakaś wierutna pomyłka. I kiedy poszłam do Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie, pan y, urzędnik powiedział mi, no ale przecież wszystko jest w dokumentach. Uśmiechnął się tylko, powiedział, żabka, prawda? Pani już dzisiaj była dwunasta. Nie miałam właściwie życia prywatnego. Ominęło mnie, ominęła mnie komunia w rodzinie, ominęło mnie, ominęło mnie wesele, jedno, drugie. Tam kiedy leżąc na szpitalnym łóżku, telefon się urywał, tu trzech-czterech lekarzy wokół mnie e, no, sytuacja właściwie zagrożenia życia. Gdy doszłam do siebie, zobaczyłam, że było tam nieodebranych chyba z 100 połączeń wie, w 2-3 godziny, i chyba ze 30 SMS-ów, w których były krzyki e, przekleństwa, że nie zrobiłam zamówienia, co się dzieje i tak dalej. Tak naprawdę jesteśmy takimi miotłami, które mają przyjść, pozamiatać i zrobić kasę dla sieci. W momencie, kiedy pojawiły się moje pierwsze problemy finansowe, a były one związane stricte z podatkami, czyli y, po prostu. Podatki zaczęły wychodzić coraz większe, coraz większe, zupełnie adekwatne do moich zarobków. Yy, I poprosiłam o wsparcie partnera. A on z uśmiechem na ustach powiedział mi: To nie wiesz jak. Przepraszam, to będzie cytat. To nie wiesz jak sobie pomóc. Dwóch frajerów w miesiącu, i już masz problem podatkowy z głowy. I pamiętajcie, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Walczymy dalej. A Żabka, no, że, tak jak mówiłem, Żabka jest dość y, niesłychaną y, firmą. Mianowicie y, ma już ponad 9 tysięcy sklepów. Y, o, y, prawie pół miliarda złotych y, czystego. Zysku, rozwija się w sposób absolutnie błyskawiczny. Założycielem żabki był bardzo kontrowersyjny biznesmen swego czasu, czyli Mariusz Szwitalski, który również założył taką sieć Biedronka. I później następnie sprzedał tą sieć, zarówno Biedronkę, jak i Żabkę, kolejnym podmiotem gospodarczym, funduszom. Dzisiaj Żabka jest własnością funduszu amerykańskiego, jak rozumiem głównie, CVC Capital Partners. A mówię, że Mariusz Świtalski jest osobą kontrowersyjną, bo polecam książkę taką, która się nazywa Dziennikarz, który wiedział za dużo o morderstwie Jarosława Ziętary w 1992 roku, no i pan Mariusz Świtalski jest bohaterem tej książki, myślę, że o, o jego, mm, jego przeszłości biznesowej warto kiedyś zrobić o, inny film, e, ale tak jak mówię, no jest to firma bardzo, bardzo, bardzo dochodowa, m, bardzo zyskowna, planuje niedługo prawdopodobnie wejść na, na giełdę e, i może powiedzmy, e, przy, 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 przytoczmy słowa naukowczyni, która pisała prace naukowe o Żabce, Joanny Jurkiewicz w jednym z wywiadów mówiła tak. Jaki jest model biznesowy Żabki? Model opiera się na przerzucanie kosztów i odpowiedzialności na ajentów sklepów przy pozostawieniu decyzyjności w sprawach zaopatrzenia, marży, aż po karanie i rozwiązywanie umów ze sklepami w rękach centrali. Prowadzą Żabki jednoosobowe firmy Yy, oni nie tylko stoją przy kasie i robią inwentaryzację, ale też odpowiadają przed firmą finansowo. I to mimo, że o podstawowych sprawach, od których zależy powodzenie sklepu, jak dobór towaru czy promocje, w ogóle nie decydują. To jest geniusz tego planu. Stworzyliśmy kontrahenta idealnego, kogoś, komu wydaje się, że jest kierownikiem albo właścicielem, ale w praktyce jest jednym z najsłabszych ogniw całego systemu. Agnieszko, zgadzasz się, że byłaś jedną z najsłabszych ogniw całego systemu? W stu procentach. Uważam, że ten cytat jest naprawdę bardzo właściwy, i mimo tego, że wybrzmiał kilka dobrych lat temu, jest nadal aktualny. Mhm. Niestety nic się nie zmieniło. E, więc powiedz nam, jak się zaczęła twoja przygoda z żabką? Jakie były Twoje motywacje stojące za tym, że stałaś się najpierw ajętką, jak rozumiem, a potem tam się zmieniła umowa, jak mówiłaś mi przed rozmową, na, na, na franczyzę. Jak, no właśnie, co, co wpadło ci do głowy, że postanowiłaś zacząć prowadzić własną Żabkę? Ja pracowałam jako sprzedawca w sklepie Żabka pół roku i po tym czasie moi wtedy ówcześni szefowie postanowili rozwiązać umowę współpracy i zaproponowali mnie, abym przejęła ten sklep. Bardzo szybko partnerzy Przyjechali do sklepu i opowiadali mi o tym, jak to cudownie może być, kiedy ten sklep poprowadzę. A z racji tego, że byłam osobą, która nie, nie bała się pracy, pracowałam dużo, byłam zdeterminowana, więc wydawało mi się, że poradzę sobie z tym od strony takiej technicznej, nie bałam się nowych wyzwań i postanowiłam poprowadzić ten sklep. Już go trochę znałam, znałam klientów, wydawało mi się, że jestem na niego przygotowana. I tak zaczęła się oto ta. Przygoda. Mhm. I jak to wygląda ten proces rekrutacji? Musiałaś odbyć jakieś szkolenie potem? Tak. No w moim przypadku, e, z racji tego, że byłam e, już sprzedawcą, więc ten proces rekrutacji <coughs> był trochę krótszy, ponieważ właściwie prosto ze sklepu e, jako sprzedawca zostałam wysłana na szkolenie. Natomiast jeżeli są to osoby z zewnątrz, e, najpierw jest rozmowa rekrutacyjna, Później jest kwestia przedstawienia warunków umowy. Informacja o tym, że trzeba podpisać weksel in blanco. To jest rzeczą, o której nie wszyscy wiedzą i często no, ludzie mocno nad tym się zastanawiają. No i później właśnie jest etap szkolenia. Teraz jest on nieco inny. W moim przypadku było to dwutygodniowe szkolenie pod Poznaniem, na którym poznaliśmy system pracy zarządzania może w ten sposób, y, kwestie robienia zamówień y, i to wszystko, co może nam się przydać w pracy. Na tamtą chwilę wydawało mm. mi się, że jest to naprawdę szkolenie, w którym no, dowiedzieliśmy się dużo ważnych kwestii, że jest to merytorycznie dobrze przygotowane. Natomiast y, później, kiedy y, zaczęłam pracę jakby od drugiej strony Lady, no, okazało się, że tak naprawdę dostaliśmy tylko y, szczepki informacji, a to wszystko, co y, miało się wydarzyć dopiero jakby działo się na, na naszych oczach, no bez właściwie większego przygotowania. Mhm. A jak wyglądało podpisanie samej umowy? Hmm. Podpisanie umowy, hmm, właściwie o umowie zaczęto nam mówić już na szkoleniu, ale to były takie zdawkowe informacje. Pamiętam doskonale, że ja jako osoba bardzo uparta próbowałam dociec hmm, Chciałam zobaczyć w ogóle tę umowę, bo to było no, takie logiczne, prawda? I e, kilkukrotnie prosiłam o pokazanie umowy, aby mogła ją też skonsultować z prawnikiem, z księgową. E, no ale niestety moje uparcie wzbudziło e, zdenerwowanie u pani prowadzącej szkolenie i za trzecim razem powiedziała mi, że jeżeli jeszcze raz wystąpię z taką prośbą, to zostanę wyrzucona ze szkolenia, bo wszystko ma swój czas i czas na podpisanie umowy i zapoznanie się z umową też będzie. Więc zostało mi zarzucone, że no, jestem trochę nadgorliwa. No, ale jak się później okazało, po szkoleniu nadal tej umowy nie było i tak naprawdę zobaczyłam ją w dniu jej podpisania. To była kilkudziesięciostronicowa umowa, która została mi wręczona. No i na podpisanie jej miałam 5 minut i na zapoznanie się, się z nią również tyle. Z jednej strony byłam zszokowana, natomiast. no panie y, przedstawicielki firmy, no, zapewniałem je z uśmiechem na twarzy, że przecież no, to, to zwykła, standardowa umowa, to, że ma tyle stron, no, bo przecież mamy tutaj y, ogromną odpowiedzialność za towar, prawda, że, że no, tych punktów trochę jest. Natomiast nie ma się czym przejmować, to wszystko sobie poczytam w domu, tak więc podpisujemy i zaczynamy współpracę. Y I, y y no to nie wystraszyło cię to? Jakby uznałaś, że to jest, nie, nie, nie jest tutaj coś podejrzanego? <laughs> o, oczywiście, że mnie to wystraszyło, natomiast y mmm... Zadziałał wtedy ten mechanizm psychologiczny, który działa niestety do tej pory, bo tak naprawdę osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości, zaraz są mamione wizją tego, że przecież tak naprawdę, żeby było dobrze, to trzeba chęci, trzeba ciężkiej pracy. A ja wiedziałam, że nie, nie jestem człowiekiem leniwym, wręcz przeciwnie, jestem bardzo pracowita i nie boję się wyzwań i nie boję się też samej w sobie pracy. Byłam na to gotowa. I to taka papka, którą się wciska do dzisiaj ludziom do głowy, kiedy mówi się im, że to ty dasz radę. Widzimy, hmm. że masz zapał, że masz chęci. Tylko ciężką pracą osiągniesz sukces, a przecież ty tego chcesz, więc nie ma innej opcji: jak tylko to, że będzie dobrze. Hmm. Ale jeszcze ważna informacja: przed podpisaniem umowy trzeba podpisać weksel. Właściwie na podpisanie umowy jedziemy już z podpisanym wekslem i to też jest ciekawostka, bo podpisujemy najpierw weksel, a później umowę. Hmm. Czyli tak naprawdę podpisujemy coś, do czego no, no nie wiemy, co będzie dalej, hmm. w takim sensie, że nie widzimy umowy. To tak samo jak idziemy do banku, bo, nie wiem, mamy weksel w banku, bo bierzemy kredyt na mieszkanie, to najpierw czytamy umowę, a potem podpisujemy weksel, a tu jest na odwrót. I weksel podpisują dwie niezależne osoby i jeżeli coś się nie powiedzie i firma uruchomi ten weksel, no to jest odpowiedzialność wspólna. Czyli wszystkie trzy osoby są brane do odpowiedzialności. Podkreślę, jest to weksel in blanco. Czyli tak naprawdę już na dzień dobry tej współpracy, na starcie, możemy Za spodziewać się, że tam może być wpisana każda kwota. Tak. Zaczynasz z długim, tak? No bo rozumiem, że otwierasz ten sklep, on jest zatowarowany na jakąś tam dużą sumę i, a ty włożyłeś ten interes, no jak chwali się żabka, wystarczy 5 tysięcy złotych yy, i polskie obywatelstwo, chociaż nie tylko teraz już Polacy zakładają żabki, yy, a dostajesz cały sklep tak? Yy, zatowarowany, więc też rozumiem, że zaczynasz z pewnego rodzaju długiem. Czy ten, ten towar na półkach należy do Ciebie, czy do Żabki? Jak to wygląda? Tak, dostajemy nowy piękny sklep, pachnący. Jest on zawsze wyremontowany, wymalowany, więc to kusi. To kusi szczególnie dzisiaj młodych ludzi, którzy, no niestety żyjemy w trudnych, ciężkich czasach, pomysłów na pracę też nie ma wiele i, i szczególnie dzisiaj tych młodych ludzi kuszą e, tym małym wkładem własnym, bo tak naprawdę ten wkład własny e, to nie jest żaden wkład, który musimy zapłacić sieci, tak jak często, gęsto musimy płacić za markę, za nazwę. Tak tutaj po prostu tym wkładem to są kwestie, nie wiem, zakupu e, kasy fiskalnej, e, środków e, czystości na otwarcie, jakichś e, środków biurowych, i to właściwie przynajmniej opłacenie księgowej, tak na, na, na start, więc to nie są duże koszty w porównaniu do tego, że sieć oferuje nam już na dzień dobry ogromny przychód. Yy. Bo to jest jakieś 16 czy 18 tysięcy, tak? Oni mówią, że to jest gwarancji przychodu miesięcznie. Tak, ważne, żeby powiedzieć, że to też jest kwestia przychodu, a nie dochodu. A czasem młodzi ludzie, no, niestety, mają tak małą wiedzę, że na, na tym pierwszym już starcie nie wiedzą, co to przychód, mm. co to dochód. E, a druga sprawa, nawet jeżeli wiedzą broń Boże, ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale nawet jeżeli wiedzą, to nie są w stanie mm, wyliczyć sobie kosztów. I tak naprawdę nie są w stanie oszacować, ile mogą zarobić. I nie chodzi o to, że chcą być od razu milionerami albo chcą jako młodzi ludzie bujać się nowym BMW po mieście, ale chodzi o to, żeby mieć jakiekolwiek oszacowanie tego, ile naprawdę można zarobić za swoją ciężką pracę. Bo tak jak idziemy do pracy, etat, dostajemy umowę, to wiemy, że za tyle i tyle godzin ktoś oferuje nam taką i taką kwotę. Natomiast tu nie ma możliwości nawet oszacowania tego. No bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na dzień dobry oszacować kosztów. Mhm. I kto wybiera lokalizację tych sklepów? Oczywiście sieć. Sieć chwali się tym, że sztuczna inteligencja sprawdza najlepsze rejony, wybiera te punkty, które są super, hiper dochodowe, i dzięki temu dostajemy na dzień dobry świetne miejsce, pełni wyposażony lokal, czyli nadal nie ponosimy żadnych kosztów. Mhm. Po prostu dostajemy to ekstra. Tak naprawdę młodzi ludzie często mówią: kurczę, no spadło mi. Z nieba. Bo czynsz też płaci żabka, tak? Tak, oni załatwiają wszystkie formalności, my tak naprawdę wchodzimy już na gotowe. A propos tego długu na dzień dobry. <laughs> tak, każdy z nas na dzień dobry ma dług, bo z towar, który wchodzi do sklepu, e, dzisiaj myślę, że to są już kwoty rzędu 200-250 tysięcy i to na dzień dobry staje się długiem franczyzobiorcy, bo on za ten towar nie zapłacił ani złotówki, sieć po prostu... Wstawiła nam do sklepu 250 tysięcy towarów. I teraz codziennie po sprzedaży, każdego dnia sprzedażowego, dnia roboczego, płacimy 100% utargów brutto. Czyli to, co e, m, przeszło przez kasę fiskalną i to, co mamy w, w kasetce, idziemy i zanosimy do banku. Więc płacicie żabce? Tak, wpłacamy na konto żabki. Bezpośrednio na ich konto. Codziennie? Codziennie, w każdy dzień roboczy. Pełną sumę z VAT-em? Tak, 100% brutto. Okej, okay. a kto płaci VAT? Oczywiście, że my. Okay. Ale to już temat na troszeczkę później, bo tak. no, Ogólnie zaczynacie już z długiem, tak. to przypomina mi trochę inny rodzaj, że tak powiem, działalności. Czyli zaczynasz z potężnym długiem działalność jesteś całkowicie uzależniona, rozumiem, że nie ty wybierasz co jest na półkach sklepowych, tylko wybiera to właściciel, tak? Sklep, znaczy, właściciel sieci, tak? Dokładnie. To jest jedna z głównych zasad prowadzenia tego biznesu, że asortyment sklepu jest wybierany przez górę, przez sieć, a my po prostu musimy się do tego dostosować. Mhm. I co? I jakby tam są cały czas jakieś nowe promocje, tam są cały czas jakieś nowe usługi dochodzą, teraz doszły te hot dogi, czy nie wiem, wydawanie paczek i tak dalej. To jest no rozumiem. No... Oni podpisują nowe umowy. Jak to wygląda? Jak aktualizują te umowy? Tu powiem ciekawostkę. Najnowszą usługą to jest czyszczenie butów. Co? Tak. To jest najnowsza usługa żabki. I myślę, że osoby, które jakoś bardzo nie interesują się tematem, widząc taki plakat czy to w internecie, czy, czy, czy gdzieś w telewizji. E, mówiąc o tym, przyjść do nas, wyczyść sobie buty, lub e, napraw buty w żabce, e, mogą mieć wrażenie, że na zapleczach siedzi ktoś, kto tak. po prostu te buty czyści <noise> lub naprawia. E, oczywiście mówię tu o, o tym w takim formie, w formie żartu, natomiast wcale to nie jest śmieszne, mm. bo to jest kolejna tak naprawdę dodatkowa praca dla franczyzobiorcy. Mm. Ta usługa polega na tym, że po prostu przynosimy te buty zapakowane, czyli to jest jakby rozszerzenie usługi paczkowej, ale każda z tych dodatkowych usług poza stricte sprzedażą, to jest dodatkowy problem dla franczyzobiorcy, bo to jest dodatkowa praca, która często gęsto po prostu sprzedawcy na to nie mają czasu. Przez to, że jest tyle wymogów coraz to nowych, nowych, kolejnych, Ciężko jest naprawdę to wszystko już ogarnąć, nawet ze strony po prostu zwykłego personelu, czyli po prostu pracowników. Jeżeli chodzi o umowy, my absolutnie nie mamy na to wpływu, kto, z jaką firmą żabka podpisuje umowy, nie mamy wpływu na to, jakie to są usługi, i tym samym nie możemy odmówić. To znaczy, jakakolwiek nasza, jakikolwiek nasz sprzeciw równa się z tym, że to jest wyjście z sieci i rozwiązanie umowy współpracy. Mhm. Więc mówienie o tym, że prowadzimy własną działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek, to tak naprawdę mit. Mhm. Dostaliśmy zatowarowany sklep, wchodzimy do niego i tak naprawdę jedynym naszym wyborem to jest wybór pracowników przepraszam, i drugi wybór to wybór księgowej. Cała reszta to jest wszystko narzucone odgórnie przez sieć, i tu nie ma żadnej swobody działalności gospodarczej, nie ma możliwości wyboru. Jeżeli chodzi o kwestię zamówień, nie ma specyfikacji sklepów. Przecież inny asortyment będzie sprzedawał się w sklepie nie wiem, przy dworcu autobusowym, inny w małej miejscowości, a jeszcze inny na typowym osiedlu. Sieć wymaga od nas konkretnych produktów w konkretnych ilościach. Tu też jest ciekawe, że te ilości również musimy spełniać, bo to tak zwane zatorowarowanie. Po to, żeby każdy klient wchodząc do żabki, czy to w dużym, czy w małym mieście, miał dokładnie to samo na półkach. Być może no i to, to. to w ten sposób tak, że to musi być, że nieważne, gdzie ten klient się pojawi, że to jest sieć i że jakby oni oczekują takiego samego, takiej samej usługi, trochę tak. jak McDonald's, tak? Że nieważne, gdzie jesteś, no to zawsze zjesz tego samego hamburgera. No więc w tym sensie może to ma jakiś sens, no, że buduje tą, tą, no, tą jakość tej usługi, którą klient oczekuje. Ale uważam, że chociaż minimalnie być tu powinien być tu zachowany zdrowy rozsądek, a jego brakuje, dlatego że. Jeżeli cokolwiek przeterminuje się na sklepie, e, lub po prostu zostanie sprzedane, jak na przykład parówki, które przecież e, no szybko. Się psują tak, dokładnie, e, to jest kosztem. Franczo to jest mm. jego stratą, to jest jego stratą, a na to już yy, nikt nie patrzy. To, te, to już dla nikogo się po prostu nie liczy, a to są olbrzymie straty. Ja słyszałem twoją rozmowę z partnerką, tak dobrze yy, nazywam ją, chociaż nie brzmiała tak rozmowa z partnerem, tylko z jakimś tam yy, no, yy, bosem, który próbował ci wcisnąć jakąś dużą ilość zamówień jakiegoś batonika, tak? I jak to wygląda, że ci partnerzy, czyli jakby ten, ci właśnie nadzorcy de facto, no to oni Wam, rozumiem, że cały czas próbują Wam jak najwięcej tego towaru wcisnąć, tak? Tak, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to rzeczywiście wszyscy współpracownicy... Yy... Mówię współpracownicy, dlatego że tak naprawdę Żabka zatrudnia niewielu pracowników. Wszyscy są jednoosobowych w działalnościach gospodarczych i osoby, które są takim łącznikiem między siecią a franczyzobiorcą, to właśnie partnerzy. I już ta nazwa może sugerować to, że ta współpraca powinna się fajnie układać, bo powinniśmy mieć ze sobą relacje partnerskie. No ale niestety no, w większości, nawet powiem szczerze, w większości sytuacji tak to nie wygląda, dlatego że partnerzy też od góry są, przepraszam w cudzysłowie, ciśnięci i mają pewne plany do wykonania, oni mają po prostu targety na tak zwane wydania. Wydanie to po prostu sprzedaż towaru z żabki do sklepu i im więcej towaru zamówi franczyzobiorca, tym wyższe premie dla właśnie owych mm. partnerów i większy zysk dla sieci. Bo moim zdaniem tak naprawdę tu nie chodzi o handel i o sprzedaż. Tylko właśnie o to, żeby jak najwięcej towaru wypchnąć z sieci, a e, wsadzić je na punkty. Bo żabki nie interesuje to, co się stanie z tym towarem, czy on zostanie sprzedany i z tego będzie pieniądz. Nie. Dlatego, że w momencie, kiedy towar wchodzi do sklepu, staje się naszą odpowiedzialnością i w tym momencie od, e, ich to nie interesuje, co się stanie z nim dalej. Mają dostać za to pieniądze, a w jaki sposób to nieistotne. A propos jeszcze partnerów. E, bardzo ważne, żeby powiedzieć to, że e, mamy audyty. Sklepy są kontrolowane przez audytorów, jak również przez tajemniczych klientów. Za moich czasów nie było jeszcze tajemniczego klienta, więc no, niewiele dzisiaj mogę o tym powiedzieć. Ale słyszałam, że to, to sprawdzanie przez tajemniczych klientów też bywa różne. Natomiast audyty to bardzo istotna kwestia. Od tego, jak wypadnie taka kontrola sklepu, zależy, czy franczyzobiorca dostanie jakieś dodatkowe pieniądze, czy wręcz przeciwnie, dostanie karę. Jest ogromna lista tego, co sprawdza taki audytor. To są. Oczywiste sprawy jak terminy ważności, jak najbardziej jestem za tym, że terminy ważności muszą być w sklepie spożywczym zachowane, to nie podlega żadnej dyskusji. Ale dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy potrafią się kłaść pod półki, zaglądać czy nie ma tam kurzu. Po prostu szukają wszystkiego, żeby pokazać, że jednak sklep nie jest prowadzony na 100% i żeby po prostu franczyzobiorca, franczyzobiorca dostał karę. Finansową, tak? Tak, karę finansową i to są to kary sięgające kilku tysięcy złotych. I są bardzo dotkliwe dla franczyzobiorców. Co pokazuje, no, że nie mam mowy tu o partnerstwie, hmm. bo nie na tym to powinno wszystko polegać. Ja tutaj mam komentarz właśnie z grupy na Facebooku, która zbiera pracowników i, i, i franczyzobiorców. No i tutaj jest właśnie taki komentarz jednego z użytkowników. Twoi przełożeni zarabiają na sprzedaży towaru do ciebie, a nie na tym, co ty sprzedasz. Dlatego będą cię namawiać na towarowanie, będą ci robić dorzuty i ci na dostępność. Ich nie obchodzi, czy towar sprzedaż, czy ci ukradną lub się przeterminują. Ważne, żeby zszedł. Dlatego będą cię kontrolować, czy masz dobre stany. Eee, stałą śpiewką jest temat towaru, bo zapłacisz podatki i ludzie się towarują. Jak franczyzobiorca po czasie stwierdzi, że ten biznes się nie opłaca, to musi towar oddać czyli zrobić korektę do już zaksięgowanych faktur. Powstaje ogromny dług podatkowy, który nie jesteś na to przygotowany i jest problem. Eee, możesz powiedzieć, jak to, jak to właśnie wyglądają te rozliczenia bieżące, jeśli chodzi o, eee, o żabkę. Rozumiem, że. No, nie wygląda, jakby żabce chce, a specjalnie miała ten interes, franczyzobiorcy, no tutaj jako najważniejszy, tak, i, i, i mówiłaś o, o tych fakturach korekcyjnych, które, które sprawiają, że jeszcze ten, to wszystko jeszcze wygląda jeszcze bardziej zagmatwanie. Zgadzam się z tym komentarzem, i to można nawiązać do, naszy, do cytatu z początku naszej rozmowy, że jesteśmy tym najmniejszym ogniwem i tym słabym ogniwem. Jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń, wygląda to tak. Rejestrujemy jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy zarejestrowaną na siebie kasę fiskalną, czyli w świetle podatkowym wszystko to, co jest zapisane w kasie fiskalnej, co mamy w raportach, to nasz przychód, a wiadomym jest, że takie sklepy w obrocie miesięcznym tego przychodu osiągają kilkaset tysięcy. W skali roku to są miliony. Czyli ja jako obywatel, jako yy, prowadzący dział przedsiębiorca w skali roku jestem... Wielkim biznesmenem. Dokładnie, dokładnie. A w praktyce wygląda to w ten sposób, że sprzedaż, kasa fiskalna jest tylko właśnie do urzędu skarbowego, bo franczyzobiorcy dostają na koniec miesiąca przelew z żabki, który zupełnie nie jest adekwatny do kasy fiskalnej. Czyli mamy tutaj taki rozłam. Z jednej strony e, to, co naprawdę jest przychodem i to, co wpływa na nasze konta, a z drugiej strony to, co wykazuje kasa fiskalna. W większości sklepy prowadzone są przy najprostszej księgowości, czyli książce przychodów i rozchodów. I jakbyśmy porównali to, co mamy na kasie fiskalnej, to, co mamy w książce, czyli w dokumentach, najogólniej mówiąc, a to, co fizycznie wpłynęło nasz, na nasze konta, to są dwie różne kwoty. Oczywiście kwota na koncie jest dużo, dużo niższa. I tu już mamy pierwszą zagwostkę, no jak to jest możliwe. Pokażmy to na przykładzie. Pani Zosia prowadzi sklep spożywczy i pani Zosia zamawia towar do sklepu spożywczego. To, co sprzedała, o, odlicza od tego koszty no i wychodzi jej, że został y, jej dochód, y, prawda? Na podstawie tego jest w stanie się rozliczyć. Natomiast u nas powiedzmy, że według kasy fiskalnej zarobiliśmy 300 tysięcy złotych, odejmiemy od tego wszelkiego, wszelkie koszty, zostaje 100, a przelewów mieliśmy fizycznie 20. Mhm. Jak oni to tłumaczą? Nie tłumaczą. Jest wszystko w porządku. Podpisaliśmy umowę współpracy, mamy swobodę zawiązywania umów, jest wszystko ok. Każdy z nas musi płacić podatki, przecież tak jest skonstruowany system. W momencie, kiedy zaczynają się problemy, partnerzy, w moim przypadku tak było, kiedy zaczęłam zgłaszać pierwsze problemy e, z tym, że moje podatki są coraz większe i większe są kosmicznie nieadekwatne do moich e, zarobków, do moich przychodów, powiedzieli mi, że nie potrafię zarządzać firmą, że tylko ja mam takie problemy. To jest stały mechanizm, który działa do dzisiaj, bo dzisiaj już jako osoba dawno, która wyszła z sieci, dzwonią do mnie osoby czy piszą, prowadzę mnóstwo takich rozmów, gdzie Działa ten sam schemat. To ty jesteś nieudacznikiem, to tobie się nie udało. Wszyscy inni prowadzą. Zobacz, ile jest sklepów, zobacz, ile jest zadowolonych osób, a tylko ty masz problem. E, pamiętam, kiedy w moim przypadku przyjechał partner na sklep, rozmawialiśmy o tym. Dokładnie była ta sama śpiewka, a dwie godziny później był u mojej koleżanki i powiedział jej dokładnie to samo: tylko ty masz problem. Hmm. Nikt w, w twojej miejscowości nie ma problemu. Więc wiem, że. Takie zabiegi są do dzisiaj prowadzone. To wbijanie ludzi w poczucie winy, pokazywanie palcem, że to by się nie udało, bo to by się nie chce. Ja y, spędzałam bardzo dużo y, czasu w pracy, bo oprócz tego, że miałam do ogarnięcia całe biuro, to pracowałam również jako zwykły sprzedawca, bo nie stać mnie było na dodatkowego pracownika. I mówienie o tym, że franczyzobiorca jest wielkim właścicielem, wielkim panem na włościach jest zupełnie zdurą, a wręcz kłamstwem, bo y, oprócz, tak jak mówię, pracy biurowej wchodzi Normalne bycie sprzedawcą, czyli rozkładanie towaru sprzedaż na kasie, normalne rzeczy. Ja się nigdy tego nie wstydziłam i nie uważam, żeby to był powód do wstydu. Wręcz przeciwnie, miałam dzięki temu kontakt z klientem, wiedziałam, co się na sklepie dzieje. Natomiast y, ogrom pracy, często gęsto po 17 godzin, tak jak był otwarty sklep, bo nie dało się tego zrobić w inny sposób. Y, wszystkie soboty, niedzielę y, i po tym wszystkim, kiedy człowiek wiedział, że dawał z siebie 200%, informacja, to to by się nie udało, to tylko ty masz problem. Naprawdę mocne wbijanie poczucie winy i stąd ludzie, którzy wychodzili z sieci z problemami, bardzo często nie chcą o tym mówić, nie chcą do tego wracać, wstydzą się, boją, oszukują swoich bliskich. Bo niestety to poczucie wstydu, to poczucie mm, właśnie przez sieć wbijania tego mm, tego ty jesteś no tak, zły tak, jest tak, ogromne. Tak, tak. No to jest y, taka indywidualizacja winy, którą y, myślę stosują, stosuje w tym systemie nie tylko, y, nie tylko żabka, tak, ale korporacje z kredytami jest podobnie hipotecznymi we frankach. Teraz Wibor też pokazał, tak ludziom, że y, no, trzeba było się ubezpieczać czy coś tam, trzeba było myśleć i tak dalej, więc zawsze jest ta, to zrzucenie właśnie odpowiedzialności systemu, a ten system franczyzowy na no to y, no, wybitnie, y, wybitnie pomaga. Y, ale no właśnie, no, ale mówi. mówi, mówi Wracając jeszcze, bo chciałbym tą kwestię tych faktur korygujących, o których ty mówiłaś ta. i tych rabatów. Wiem, że tych rabatów, jest, które ta żabka stosuje, jest bardzo dużo. Tak? Kup trzy, coś tam, cztery, czwarte staniesz za darmo, jakiś inny rabat, jakaś karta żabki. I wiem, że franczyzobiorcy też, też narzekali na to, nawet tacy pozytywnie nastawieni wobec żabki, że, że tych rabatów jest bardzo dużo, że tych, że tych sposobów rozliczeń jest bardzo wiele, i właśnie jak można przybliżyć właśnie ten mechanizm tej faktury korygującej, czy. czy, czy, czy jak... Zwracając jeszcze do kwestii rozliczeń, tak. to tak jak powiedziałam, to, co w, na dokumentach, to jedno, natomiast jak wyglądało samo w sobie rozliczenie między nami a siecią. Nasze wynagrodzenie składało się z kilkunastu rabatach, rabatów, przepraszam, mm -hmm. z kilkunastu rabatów. Sieć to nazywała w ten sposób. Nie będę ich wymieniać, bo szkoda czasu. Mm -hmm. Sumy rabatów dawały nam wynagrodzenie, które mogło być pomniejszone o ewentualną karę za niezachowanie standardów, czyli mm, tą weryfikację, czy audyt. I w tych rabatach zawierały się Sprzedaż sama w sobie, to znaczy yy, produkty w żabce są podzielone na kilka kategorii. Im wyższa sprzedaż produktów świeżych, tym więcej wynagrodzenia dostaje franczyzobiorca. Za moich czasów było to 5 15 yy, od sprzedaży. Dodatkowo były to jeszcze na przykład pieniążki związane z tymi usługami, te, które są wprowadzane, czyli na przykład, paczki, lotto, to też jakieś tam maleńkie procenty, to wszystko składało się w jedną całość i to było właśnie wynagrodzenie. I na koniec miesiąca. Firma wystawiała nam fakturę korektę. Fakturę, która do dzisiaj jest e, jednym wielkim niewyjaśnionym tworem, na czym ona polegała? Przez to, że firma organizowała promocję, na przykład kup 2 za 3, kup 3 za 4, kup 2 kolejny dostaniesz gratis, to tak naprawdę te produkty promocyjne no, były sprzedawane poniżej ceny zakupu. Jeżeli klient dostawał coś w gratisie, no to już zupełnie no, miał to za darmo, a my za to płaciliśmy. Więc żeby e, wyrównać stratę naszą, Wymyślili fakturę korektę, która miała yy, no oddawać nam po prostu te stracone mhm. pieniążki. Jak mówiliśmy na początku, każdy wchodząc do sieci ma dług, ponieważ no, wziął towar, za który nie zapłacił. I faktura ta miała obniżać nam zadłużenie wobec sieci. Pomysł świetny. Generalnie rozumiem, firma prowadzi promocję, chce nam to wyrównać i jest to, jest to zrobione w taki sposób, ale praktycznie wyglądało to w ten sposób. Że faktura ta obniżała nasze zakupy, czyli nasze koszty. I przez to, jeżeli koszty się obniżały, powstawała gigantyczna e, dziura podatkowa, co wiązało się z tym, że ta faktura generuje nam sztuczny przychód i tym samym dodatkowe e, zobowiązania wobec. E, Urzędu Skarbowego. O no kurczę, czyli to jakby tych metod robienia, robienia Wam problemów podatkowych, a zrzuca, bo jakby oni zyskują na tym, co oni, rozumiem, że ich koszty się zwiększają, tak? Dokładnie. Czy oni do... obniżają sobie podatki w tym sensie? Dokła dokładnie. To jest, to jest typowy mechanizm przerzucenia odpowiedzialności podatkowej na franczyzobiorcę, bo przez to, że sklep, kasa fiskalna jest zarejestrowana na franczyzobiorcę, no bo to jedna jednoosobowa działalność, nie ma. W tym y, względzie żadnej odpowiedzialności podatkowej żabki, bo przecież to my się rozliczamy, przecież to my mamy księgową, to my składamy do Urzędu Skarbowego deklarację. Ale jak można złożyć deklarację, która jest po prostu kłamstwem? My składaliśmy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, niestety zostało odrzucone, ale będziemy próbować ponownie, e, bo nie słyszałam o sytuacji takiej, że robimy wyciąg z konta, ma, oczywiście zakładamy sytuację, że mamy jedno źródło dochodu, jest nim franczyza żabki, robimy wyciąg z konta, przekładamy dokument od księgowej i okazuje się, że to są zupełnie różne, nieadekwatne kwoty. W moim przypadku rozliczenie w jednym z roków podatkowych różniło się o kilkaset tysięcy złotych. To znaczy, na koniec roku kalendarzowego mój dochód według PIT-u był trzy razy wię, większy niż przychód z żabki. Mhm. Czyli e, zarobiłam więcej niż dostałam. Trzy razy. Więc e, jakby na liczbach. Przelew z żabki, czyli mój jedyny przychód, to było 150 tysięcy, a według dokumentów, już po odliczeniu wszelkich kosztów, na czysto zarobiłam 300. Stałam się milionerką na papierze. Jak księgowa wyliczyła mi podatek roczny, to myślałam, że to jest jakaś wielotna pomyłka, i kiedy poszłam do Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie, pan y, urzędnik powiedział mi, no ale przecież wszystko jest w dokumentach. Ja mówię, ale proszę pana, ja w życiu takich pieniędzy na oczy nie widziałam, ale to jest w dokumentach. Uśmiechnął się tylko i powiedział, żabka, prawda? Pani już dzisiaj była dwunasta. Wow, to jest super mocne wszystko. Czy jak twoje życie właściwie wyglądało, jak prowadziłaś tą żabkę? Mówiłaś, że pracowałaś po 17 godzin w tygodniu. Jak to wygląda w przypadku i, i twoim, i innych franczyzobiorców? Tak? Czy to jest faktycznie tak, że no, co trzeba robić, żeby, żeby się utrzymać na powierzchni? tak? No bo rozumiem, że jednak te żabki funkcjonują, więc jakoś ludzie to robią. Jakim to jest kosztem robione? Wchodząc do sieci, zdawałam sobie sprawę z tego, że będę ciężko pracować, że muszę włożyć całą siebie. I starałam się to robić od początku do końca. Nigdy nie uderzyła mi sodówka do głowy, nie wiem, nie nawet na początku, kiedy jeszcze te pierwsze miesiące, kiedy ten, te pieniążki po prostu były, e, czy pieniążki, które dostaje się na otwarcie, nie wiem, nie zrobiłam drugich zakupów, nie wziąłam trzech samochodów w leasing, po prostu sobie skromnie żyłam. Natomiast najważniejsi byli dla mnie zawsze pracownicy. I kiedy słyszę, że franczyzobiorcy zaczyna brakować na pracowników, uważam, że to jest moment, w którym trzeba powiedzieć koniec, bo jeżeli pracownicy nie są opłaceni, absolutnie oni nigdy nie mają prawa, prawa, nie mają prawa odpowiadać za to, że franczyzobiorcy coś się nie powiodło. Ja słyszę czasem takie historie, że franczyzobiorcy są i pracownicy przez to cierpią. Ja yy, wzięłam kredyt na to, żeby zapłacić moim pracownikom wynagrodzenie, bo w momencie, kiedy była taka ciężka sytuacja, i to był właśnie moment, od którego wszystko się zaczęło, yy, czyli moje wyjście z sieci. Natomiast yy, uważam, że to bezapelacyjnie. Pracownicy nie mogą za to odpowiadać. Ja robiłam wszystko, żeby oni mieli dobrze. Ja Miałam świetny skład. To też jest bardzo istotne w tym biznesie, żeby mieć ludzi zaufanych. Którzy po prostu będą pilnować towaru, będą robić inwentaryzację, będą po prostu nam pomagać, bo w jedną osobę to jest nie do ogarnięcia. Przez pierwsze trzy tygodnie codziennie byłam po 17, 20, między 17 a 20 godzin w pracy. Rozumiem otwarcie, przygotowanie sklepu. Nie, było to, nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Z czasem tych godzin było troszkę mniej, ale mniej więcej no 12-15 godzin. Najgorsze w tym wszystkim było to, że dochodziło do momentów, po prostu nie było mnie stać na dodatkowego pracownika, więc sama musiałam często pracować po półtorej, nawet dwa etaty godzinowo. To było często ponad 300 godzin w miesiącu. Nie miałam właściwie życia prywatnego. Ominęło mnie, ominęła mnie komunia w rodzinie, ominęło mnie, ominęło mnie wesele, jedno, drugie. To było bardzo przykre i ciężkie, kiedy... Panowało takie niezrozumienie wśród bliskich i znajomych: No jak to? Skoro jesteś kierownikiem, szefem, to nie możesz sobie zrobić wolnego, to nie możesz przyjechać na weekend, to nie możesz sobie tego jakoś rozplanować. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że nigdy w życiu przez ten czas, nie wiem, nigdzie nie wyszłam, czy, czy, czy byłam tylko w pracy, ale było to bardzo logistycznie ciężko, ciężkie, również dlatego, że wtedy, w tamtych czasach, nie mieliśmy zdalnego dostępu do systemu. I zamówienia trzeba było robić tylko i wyłącznie w sklepie na firmowym komputerze. Nie można było tego zrobić zdalnie z domu, nie można było tego zrobić z jakiegokolwiek innego miejsca, więc to też było ogromną przeszkodą chociażby do tego, żeby gdzieś móc wyjechać, nawet na kilka dni. Mm. Oczywiście wtedy w grę wchodził partner, który zawsze był chętny do pomocy, żeby zrobić nam zamówienie, ale my się po prostu tego baliśmy, bo wiedzieliśmy, że jak partner otworzy nam komputer i zrobi zamówienie, to będziemy się z niego zbierać przez kilka tygodni i po prostu poniesiemy ogromne straty. Więc y po, powiem tak, przez te kilka lat na pewno moja rodzina, moja najbliższa rodzina, z racji tego, że prowadziłam sklep, wiele kilometrów poza moim miejscem urodzenia, więc do rodziców miałam daleko, na pewno rodzina na tym ucierpiała. Rzadko się widywaliśmy, miałam mało czasu dla nich, miałam też mało czasu dla siebie. Kontakty towarzyskie, przyjacielskie, gdzieś na pewno mocno na tym podupadły, bo kiedy już człowiek znalazł te pięć minut dla siebie, to wolał po prostu poleżeć w domu i odpocząć, bo nie ma po prostu siły na to, żeby, żeby jakoś y, towarzysko, y, że tak powiem, spędzać czas. Y, widziałam przez pięć lat pracy w sieci, widziałam mnóstwo ludzkich dramatów, takich, które nie mieszczą się w głowie, bo. Społeczeństwo do dzisiaj, patrząc na franczyzobiorców, uważa, że są to ludzie, którzy no, prowadzą po prostu działalność, są tak zwanymi biznesmenami, um, mają kasę i żyją im się fajnie. Przecież żabek jest tyle, przecież są otwarte od rana do wieczora, kasa sama się robi. No, niestety, rzeczywistość jest zgoła inna. Pamiętam taką sytuację, kiedy moja bliska koleżanka zachorowała na nowotwór. To jest sytuacja, która utkwiła mi bardzo mocno w pamięci. Mimo, że miała miejsce wiele lat, kilka, lat, kilka lat temu, pamiętam, jakby to było wczoraj. Czekała na operację i ze szpitalnego łóżka robiła zamówienie do sklepu. Była przerażona tym zabiegiem, tym, co się wydarzy, bo wtedy wszystko miało się rozstrzygnąć, jak będzie dalej wyglądała kwestia zdrowotna. A ona siedziała z tym laptopem na oddziale onkologicznym i robiła zamówienie. Ktoś by pomyślał, no głupia przecież, mógł zrobić to ktoś za nią. Nie, nie była głupia, była. Chciała wywiązywać się ze swoich obowiązków, nawet kosztem siebie. Byłam wtedy przy niej i było to naprawdę traumatyczne doświadczenie. Gdyby nie zrobiła tego zamówienia, nie dość, że byłyby krzyki, awantury, to jeszcze byłaby kara. I to pokazuje, jak traktowało się w tej sieci ludzi. My nie mieliśmy zaufania do partnerów, bo normalnym trybem taki partner powinien przyjechać, takie zamówienie zrobić i bez problemu. Ale tak jak już powiedziałam, baliśmy się tego, żeby nie narobił nam po prostu strat. Ta koleżanka po kilku miesiącach dzięki Bogu doszła do siebie. Słaba prowadziła dwa sklepy. Bez włosów. Bardzo ciężkiej, dramatycznej sytuacji życiowej. Akurat zbiegło się to z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Ta ustawa wtedy na tamten czas dla nas była jak wybawienie. Cieszyliśmy się ogromnie, że to będzie jeden, jedyny dzień, kiedy będziemy mogli naprawdę odpocząć, bo nawet jeżeli fizycznie nie byliśmy w pracy, bo byli wtedy nasi pracownicy, to i tak musieliśmy, a to robić zamówienia na warzywa, a to. Nie wiem, iść do sklepu posprzątać, porobić ceny, bo było troszkę luźniej niż normalnie. Mówię o niedzielach tych zwykłych. Mm, I pamiętam, jak się ogromnie cieszyliśmy tym, że, to jest, że w końcu ktoś dostrzegł te problemy. Pamiętam, jak Solidarność walczyła o to, żeby również franczyzę włączyć do tego zakazu. Śledziliśmy to wszystko. I po obratach sejmowych na następny dzień przyjął partner z uśmiechem na ustach i powiedział... Kto by co nie zrobił, i tak będziecie pracować, i tak będziecie pracować, więc się nie cieszcie. Przyjechał i naklejał na drzwiach naklejki z informacją Placówka Pocztowa. Zgłupiała, jak my wszyscy. Niech nie wiedział o co chodzi, jaka Placówka Pocztowa. Oni już wiedzieli, my jeszcze nie, że będzie furtka, która nazywa się na Placówkę Pocztową, i dzięki temu nasze sklepy będą mogły być otwarte. Szok niedowierzanie. I ta moja koleżanka właśnie wtedy yy, nie była w stanie otwierać dwóch sklepów jednocześnie, bo jeszcze była tam taka przesłanka, która miała, mówiła o tym, że warunkiem do otwarcia sklepu będzie to, że franczyzobiorca będzie musiał być sam, yy, pracować we własnym imieniu, na własny rachunek. No i ona zaczęła wybierać. Raz otwierała jeden sklep, raz drugi. Trwało to raptem trzy niedziele. Na czwartą niedzielę przyjechał, przyjechała dyrekcja i powiedziała jej, Kobieta, która przed chwilą była właściwie na granicy. W tak trudnej sytuacji powiedzieli, no przykro nam, druga pani, no musimy jeden sklep pani zabrać, nie może pani prowadzić dwóch jednocześnie, więc e, dziękujemy za współpracę. Było nam z panią cudownie. Jest pani niesamowitym franczyzobiorcą, pracowała się z panią genialnie, ale no do widzenia. To pokazało, jaki szacunek do ludzi mają. To pokazało, jak, kim jest właściwy człowiek dla nich. Ta koleżanka ostatnio się zebrała i się pojechała do naszej centrali na rozmowę z głównym dyrektorem. E, powiedział tylko tyle, że jego że men menadżer, który był wtedy na sklepie i partner, to są jego prawe ręce i on im ufa w 100%. Więc ta dyskusja jest zbędna, nawet nie chciał wysłuchać. E, jest to bardzo trudna historia, bardzo mnie boli mimo, mimo tylu lat. Mm. I to jest kwintesencja tego, kim jest człowiek, kim jest franczyzobiorca dla sieci. To jest pokazanie, że tam się nikt z nikim nie liczy. Sama zresztą y, byłam w szpitalu i nagle zostałam zabrana do szpitala. I też pamiętam, kiedy leżąc na szpitalnym łóżku, telefon się urywał. Tu trzech, czterech lekarzy wokół mnie. Y, no, sytuacja właściwie zagrożenia życia, bo miałam bardzo wysokie ciśnienie i nie wiedzieli, co się dzieje, próbowali mi pomóc, a ten telefon się urywał, dzwonił, dzwonił. Po właśnie dwóch dniach, kiedy doszłam do siebie, zobaczyłam, że było tam nieodebranych chyba 100 połączeń w 2 trzy godziny i chyba ze 30 SMS-ów, w których były krzyki e, przekleństwa, że nie zrobiłam zamówienia, co się dzieje i tak dalej. Oczywiście ktoś z moich pracowników poinformował, e, że jest taka sytuacja, natomiast to było nieistotne. Najważniejsze było, że nie zostało wykonane zamówienie. Partner nie będzie miał premii. To niemożliwe tak nie można. Także takich sytuacji jest mnóstwo. Zero szacunku do drugiego człowieka, zero szacunku do franczyzobiorcy. Tak naprawdę jesteśmy takimi miotłami, które mają przyjść pozamiatać i zrobić kasę dla sieci. Nikt nie liczy się z franczyzobiorcą, nie podchodzi do, nich, do, do niego indywidualnie, nie patrzy na to, że czasem ktoś może sobie z czymś po prostu nie poradzić albo może mieć jakiś problem. Nie, kasa musi się zgadzać. Tak naprawdę jesteśmy maszynką do robienia pieniędzy i podmiotem, na który przerzuca się yy, płacenie podatków. I mam takie wrażenie jeszcze oprócz tego, co mówisz, że dotyka to niespółmiernie kobiet, że to one są pracownikami i właścicielami tych. Yy, yy... Nie wiem, jakby to obliczyć procentowo, ale myślę, że na pewno około 90% procent. tak. Trzeba wziąć też pod uwagę to, że przecież kobiety mimo wszystko są trochę słabsze fizycznie od mężczyzn, a jednak wystarczy popatrzeć, przejechać przez yy, centrum dużych miast, jak wygląda często do odbieranie dostaw. Przecież to te kobiety, ja też tak. Pracowałam. Przerzucałyśmy e, dziesiątki skrzynek piwa, e, kartonów wódki, to było najcięższe. E, na własnych plecach, na własnych rękach. Popatrzmy, jak są zbudowane te sklepy. Nie ma e, możliwości podjazdu, nie ma wózków, którymi wjedziemy. <coughs> przepraszam, bo nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że kobiety nie powinny pracować w handlu. Weźmy pod uwagę e, duże sieci handlowe, e, jak Biedronka czy Lidl. Tam też kobiety rozkładają towar, ale one podjeżdżają sobie wózeczkiem, podjeżdżają pod samą półkę, i tak naprawdę ten wysiłek to jest kwestia kilku nawet centymetrów, żeby towar przełożyć na półkę. A w, przypad, w naszym przypadku, w przypadku większości kobiet, które prowadzą te sklepy, to jest kwestia przejścia po schodach, czasem nawet kilkunastu, czasem zejścia do piwnicy, żeby ten towar zmagazynować, i to wszystko robimy w rękach. E, więc można śmiało powiedzieć, że to jest bardzo ciężka również fizycznie praca dla kobiet. Jak myślisz, dużo osób pracuje na na, na, robią na czarno, robią koszty. Jak oni próbują spiąć ten biznes, żeby można było wyjść, na, na, wyjść z tego na, na plus? Tak? tak jak już wspomniałam o tym, niestety często się to zdarza, że pracownicy, którzy są zatrudnieni przez franczyzobiorców, również ponoszą konsekwencje tego nieudanego biznesu. I w momencie, kiedy zaczyna, że zaczyna brakować pieniędzy, m, franczyzobiorcy często manewrują tymi kosztami pracowniczymi, czyli starają się zatrudniać osoby coraz to młodsze, które m, są zatrudnione na, na śmieciówkach, na umowach zlecenia, czyli wiadomo, że wtedy te koszty ich są, są po prostu mniejsze. Niestety te wynagrodzenia też są naprawdę minimalne. Znam przypadki, w których franczyzobiorca zalega pracownikowi z wypłacaniem wypłat. Oczywiście nie chcę mówić, że wszyscy są biedni, pokrzywdzeni malutcy, jeżeli chodzi o starcie z pracownikami, bo zawsze będę stała po stronie pracowników, ale uważam, że Oczywiście znajdą się osoby, które są po prostu nieuczciwe i to tak jak w każdej branży są nieuczciwi ludzie, którzy po prostu nie chcą godnie zapłacić pracownikowi. Ale wiem, że w, w większości przypadków ten brak chęci zatrudnienia pracownika na etat nie jest spowodowany chciwością i chęcią dorobienia się czyimś kosztem, tylko po prostu brakiem możliwości finansowych przez takiego franczyzobiorcę. I wielu pracowników w Żabce to są osoby, które są zatrudnione na śmieciówkach. Niestety są to często też osoby, które Wolą mieć takie zatrudnienie, bo na przykład mają na głowie jakiegoś komornika albo są jakieś inne sytuacje życiowe, które powodują, że nie chcą wykazywać dochodu. To trochę taka. Yy... Zaczyna się to też wywiązywać taka trochę zależność. Jeżeli, jeżeli masz jakieś kłopoty, a chcesz po prostu mieć pieniądze, to przyjść do żabki. To trochę jest jak, przykre. Trochę jak na budowlance jest na reprezentacja ludzi, którzy są dłużnikami alimentacyjnymi. E, tylko tam chyba z kolei tam już jest no. duża, duża skala tego zarabiania na czarno. Ale mówiłaś też, że dodatkowym takim dochodem i co było ci proponowane, była kwestia polecania. E, jeżeli tam jest taki system polecający, za który można dostać pieniądze? W momencie, kiedy pojawiły się moje pierwsze problemy finansowe, a były one związane stricte z podatkami, czyli po prostu podatki zaczęły wychodzić coraz większe, coraz większe, zupełnie nieadekwatne do moich zarobków. I poprosiłam o wsparcie partnera, zaprosiłam go na rozmowę do biura, żebyśmy mogli porozmawiać. Chciałam skorzystać z jego wiedzy, doświadczenia, zareagować na tą sytuację. A on z uśmiechem na ustach powiedział mi: To nie wiesz jak. Przepraszam, to będzie cytat. To nie wiesz jak sobie pomóc. Dwóch frajerów w miesiącu i już masz problem podatkowy z głowy. Przyznam szczerze, że wtedy zamurowało mnie, po prostu zatkało i byłam oburzona tym, co powiedział. I żeby wyjaśnić, pod pojęciem dwóch frajerów, to znaczy, poleć. Naszej sieci, dwóch franczyzobiorców, w momencie, kiedy wejdą do sieci, dostaniesz za nich kasę. Typowa piramida finansowa. Sam fakt, że partner mówi o takich osobach frajer, już świadczy o tym, jak traktuje się ludzi. Kolejny dowód na to. Kiedy ja zaczynałam współpracę z siecią, a był to rok 2016, było to 3000 zł netto. Na dzień dzisiejszy to już jest 10 tysięcy złotych. I rzeczywiście można powiedzieć, że. No ten problem by się rozwiązał, bo to naprawdę dużo pieniędzy. Natomiast miałam dwie takie możliwości, żeby komuś zaproponować sieć. Nie zrobiłam tego i nigdy nikomu nie poleciłam. Natomiast dwie takie osobiste, kiedy przyszło dwóch młodych chłopaków, jeden z dziewczyną, a drugi z ojcem i właśnie jedną kandydatką chciała być ta młoda kobieta, a drugi to taki młody właśnie chłopak z ojcem i oczywiście ja nigdy nikomu nie mówię nie bierz, nie wolno. Uważam, że każdy ma prawo do podjęcia własnej decyzji, ale zawsze powtarzam, że ja bym tego nie zrobiła, bo ja nie mogę być odpowiedzialna za czyjąś decyzję. Natomiast pamiętam, że ten chłopak z ojcem przyszli pod koniec mojej współpracy, kiedy już właściwie zamykaliśmy tą działalność, kiedy ja zamykałam działalność i, i wiedziałam, że ta współpraca się kończy, pieniądze były im bardzo potrzebne i wiedziałam, że mogłoby to na pewno pomóc ale y, dla mnie liczy się człowiek i nigdy w życiu nie mogłabym komuś popatrzeć w oczy, żeby wepchnąć go na minę. I ku mojemu zaskoczeniu po naszej kilkunastominutowej rozmowie po kilku dniach przyszedł do mnie do sklepu ojciec, tego chłopaka z ogromnym bukietem kwiatów. Yy. Byłam w totalnym szoku. Powiedział, że po naszej rozmowie poczytał, yy, poszukał w internecie wielu różnych informacji yy, i powiedział, że uratowałam jego syna i wręczył mi ogromny bukiet kwiatów. To było naprawdę miłe uczucie. Yy, no, ale powiedz, bo jednak, no, czy, trudno sobie wyobrazić, żeby 8 tysięcy czy 9 tysięcy sklepów, tak, tych ajentów, jest z rodzinami kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No, To jest mnóstwo osób. I jak to znaczy? Czy naprawdę to jest tak, że, 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 że nie ma tych żabek, które zarabiają na siebie? Jak, czy ta, ta, ta rotacja jest tak wielka? Czy... No, wiem, że, wiem, że w twoim wypadku, w tym sklepie, który ty, ty prowadziłaś, ten, ten najemca się już kilkukrotnie zmienił. Tak? Ale, ale czy to faktycznie myślisz, że ta skala? Że, że znaczy, inaczej, no po prostu kim mogą być ci. I czy są ci zadowoleni, Ajenci rybski? Oczywiście, jak wszędzie, możemy powiedzieć, że ktoś będzie zadowolony, ktoś powie, że jest wszystko w porządku. Natomiast najważniejsze, system rozliczeń jest taki sam dokładnie dla każdego. I nie można powiedzieć, że ktoś ma problemy podatkowe dlatego, że nie umie zarządzać tą działalnością, a ktoś, kto siedzi obok, mówi, ale ja nie mam problemu podatkowego. Trzeba by było zastanowić się nad tym, z czego to się bierze. Myślę. Że w dużym stopniu te polecenia wchodzą w grę, bo jednak jest to ogromny zastrzyk finansowy. No ale teraz za chwilę będzie kontra. No ale jak to? Przecież gdyby każdy każdego polecał, no to byłyby same żabki i. i... I tylko żabki. Niestety rotacja w żabkach jest ogromna. Się się chwali, że to jest około 8%. Myślę, że jest to absolutna nieprawda. Na przykładzie mojego sklepu w ciągu trzech lat, szósty franc franczyzobiorca. Na podstawie sklepu, tak. który prowadziłam, widzę, co się dzieje w mojej osiedlowej żabce. Dwa lata, czwarty franczyzobiorca. To, także to. To są zakłamane dane. No tak, ciężko w to już uwierzyć, żeby one były op 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 opłacalne. Jeśli na nowych osiedlach jest tych żabek, no w każdym bloku niemal jest jedna żabka. Tak? Bo na jednej tutaj obok y, mnie, no to tych żabek na nie tak długim odcinku jest, są cztery. Tak? Więc y, no, y, faktycznie trudno uwierzyć. I one się, oni się rozumieją, że tu nie ma żadnej gwarancji, że ci nie otworzą zaraz za rogiem y, żabki, tak jak ją prowadzisz, tak? Yy, tak, to jest po prostu kanibalizm. To jest po prostu kanibalizm, który nie jest, nie ma żadnej gwarancji, nie ma żadnej informacji o tym, że na przykład przez najbliższe 5 lat nie planujemy otworzyć żabki w promilu, nie wiem, 150 metrów. Tak naprawdę możemy otwierać sklep w styczniu, być zadowoleni, że mamy super osiedle dla siebie okaże się, że w marcu jest już drugi, a w Maju będzie trzeci. E, nikt nie ma na to wpływu i nikt tak naprawdę nie może e, w żaden sposób nawet zaprzeczyć takiej sytuacji. Nie może e, m, się z tym po prostu nie zgodzić. A jeszcze wracając do kwestii e, tych zadowolonych franczyzobiorców. Niestety, e, niestety jest też taka sytuacja, w której wybrani franczyzobiorcy dostają ekstra pieniążki po to, żeby właśnie pokazywać nowym świeżakom, że ta franczyza jest opłacalna i w każdym rejonie jest taki sklepek, sklepik Perełka, to jest sklep, do którego przychodzi nowy franczyzobiorca, potencjalny kandydat, może tak kandydat, który widzi tam zadowolonego franczyzobiorcę. Zawsze jest to osoba uśmiechnięta, osoba, która w swoim biurze ma mnóstwo zdjęć z wakacji, ma zdjęcia z rodziną i chwali się tym, że swój wolny czas, który Czego ma bardzo dużo, spędza z rodziną. Pokazuje, że dzięki swojej ciężkiej pracy, którą wykonał na początku, stworzył piękny, wspaniały zespół. No i teraz tak naprawdę wszystko samo się kręci. On tylko przyjeżdża, kontroluje, e, robi zamówienia. No, oczywiście dogląda, no bo nie można sklepu zostawić samego sobie. Ale tak naprawdę wszystko dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnął. No i jest cudownie zadowolony. E, widziałam taki sklep, widziałam takie ustawki, widziałam tych zadowolonych franczyzobiorców, Nawet sytuacje, w której podstawiało się czyjś e, luksusowy samochód, żeby pokazać, że ten biznes przynosi pieniądze e, do do tego stopnia można się posunąć, żeby wcisnąć komuś po prostu kit. Um... Ja też widziałem w tych, na tych forum no, te takie metody, właśnie, żeby że ktoś. Yy... Robi koszta, tak? Jakoś, y, prowadzi nie tylko żabkę, ale coś jeszcze innego, albo prosi o to, żeby tak. wystawiali fakturę, a rodzina wystawiała, prosiła tak. faktury na różne rzeczy. Takie wypowiedzi faktycznie na takim forum też widziałem, czyli jakieś takie kombi kombinowanie, y, no, żeby jakby te koszta. Y, tak, to jest częsta praktyka, żeby, że ludzie właśnie zakładają, y, otwierają kolejną jakąś działalność, żeby, żeby po prostu y, no, walczyć z tym nieuczciwym. Y, Systemem rozliczeń, który generuje te sztuczne sztucznie generuje podatek, ale to nie jest rozwiązanie. Przecież tu nie chodzi o to, żeby kombinować. Oczywiście są też ludzie, którzy no, po prostu nie oddają faktur korek do urzędów skarbowych, żeby nie generować tak olbrzymiego podatku. Wtedy te podatki są niższe i wtedy one są realne do zapłacenia, ale to są ludzie, którzy de facto y, oszukują skarb państwa, mimo że tak naprawdę sami są przez niego oszukani paradoks totalny, a z drugiej strony, przez 5 lat. No nie śpią, bo się zastanawiają, czy nie będzie kontroli skarbowej, bo jeżeli takowa by była, to są no, kosmiczne kary za to. Yy, więc to, to, to nie są rozwiązania. Takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć prawa miejsca. Natomiast yy, to nie o to chodzi. My powinniśmy prowadzić biznes, w którym mm, oczywiście w dużym nakładzie pracy, ja nigdy temu nie zaprzeczę, że tak, trzeba tam dużego nakładu pracy, ale tu nie ma efektu tego biznesu, nie ma efektu w ogóle pracy. Tu nawet już nie trzeba tego nazwać biznesem, ale chodzi o to, żeby o tą zwykłą pracę, o tą po prostu pracę i godność drugiego człowieka, której tam po prostu nie ma. Chciałem się zapytać ostatnio o mój konik, czyli o kwestię alkoholu. Jest taka historia, legenda ludowa, którą ja faktycznie nie jestem do końca w stanie zweryfikować, że żabka bez koncesji właściwie nie ma prawa funkcjonować i że jak żabka straciłaby koncesję, która jest żabek, to właściwie taki biznes od razu jest pod wodą. Faktycznie sprzedaż alkoholu jest tak dużą, istotną częścią prowadzenia tego biznesu? To jest zapisane w umowie współpracy, w umowie franczyzowej. Jeżeli koncesja zostanie zabrana z winny franczyzobiorcy, to umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Czyli tak naprawdę jest to niezbędne do prowadzenia tej działalności. A jak ktoś występuje o koncesję, rozumiem, że ty musiałaś wystąpić, tak? I ty byłaś jakby, musiałeś za nią zapłacić też, tak? No bo to też są duże kwoty. Jeżeli chodzi o samo wystąpienie, to tak, ja bo byłam przedsiębiorcą, natomiast Żabka refundowała te koszty, czyli po prostu je pokrywała. Ale sklepy otwierają się w miejscach, w których oni doskonale wiedzą, że ta koncesja będzie. Skąd mają takie dane, skąd mają takie informacje, tego nie wiem. A nawet jeżeli zdarzy się już sytuacja, w której. Dana lokalizacja ma jakikolwiek problem techniczny z koncesją, czyli na przykład nie chce się na to zgodzić wspólnota mieszkaniowa albo y, jakieś władze gminne, to po prostu rezygnują z takiego punktu. Aha. I, no i co dużo tego alkoholu musiałaś sprzedawać y, ludziom? Jak to, y, bo wyobrażam sobie, że no, to jest trochę oglądanie ludzi, którzy są też w dużym problemie sami często, prawda? Jeżeli chodzi o alkohol, problemem stanowiły, pro, problem stanowiły osoby, które. Niestety do tego typu sklepów, a może bardziej do tego konkretnego sklepu, czyli do sklepu sieci Żabka, szczególnie wieczorami przychodzą po ten alkohol, i często są to osoby już pod jego wpływem. A wiemy doskonale, że nawet prawo zabrania nam, nie mówiąc już o zdrowym rozsądku, ale nawet prawo zabrania nam sprzedawania alkoholu osobom pod jego wpływem co było bardzo często trudne do wyegzekwowania. W większości w sklepach Żabka pracują kobiety. Kobieta, która stoi za ladą sama wieczorem, w ciemnym mie mieście, no, ma y, nie lada zadanie, żeby wyegzekwować prawo, y, mówiąc do barczystego chłopa, słuchaj, jesteś pospóją alkoholu, nie mogę ci już go sprzedać. Więc y, no, prawda jest taka, że to było często łamane, bo ludzie się po prostu bali. Kobiety się bały tego, że może coś im się stać. Y, I takich przypadków było naprawdę dużo wielokrotnie się o tym słyszało, media nawet o tym mówiły, że było kilka takich ataków burt w samych sklepach. No jest to spowodowane właśnie tym, że te sklepy są tak długo otwarte i ten alkohol jest na wyciągnięcie ręki. Wielokrotnie przychodziło do mojego sklepu mnóstwo młodych ludzi. Którzy chcieli ten alkohol kupić, bo wydawało im się, że skoro to jest lokalna żabka i wszyscy są pogodni, uśmiechnięci, to ten alkohol dostaną bez żadnego problemu. Abs Nieletni w sensie, tak? Tak, dokładnie. Oczywiście, no. Y pod tym względem weryfikacja była zawsze i młode osoby w moim sklepie nigdy nie dostały alkoholu, ale rzeczywiście to, że był on na wyciągnięcie ręki, na pewno y, miało na to duży wpływ, bo gdyby mieli iść przez pół osiedla do, y, do dużego sklepu, to by po prostu tego nie zrobili, a druga sprawa no tam na pewno by tego alkoholu nie dostali, więc y, tu mieli nadzieję, chociaż nigdy z niej jakby nie korzystali, ale rzeczywiście. Y, Wystarczy popatrzeć na to, że tych sklepów jest tak dużo, że na jednej y, ulicy potrafią być 3-4 sklepy, więc pokazuje to też, że ta dostępność og jest ogromna. Znam przypadek, gdzie właśnie wspólnota mieszkaniowa nie chciała zgodzić się na, na, na udzielenie tej koncesji, bo niedaleko była kolejna żabka i długo blokowali. Yy wydanie koncesji i wtedy się zrezygnowała z tej lokalizacji. Mhm. Jak wchodzisz do Żabki, to od razu masz taką, nie wiem czy to we wszystkich Żabkach jest, ale od razu jest taka lodówka z tak zwanymi małpkami. I no, to robi dość poruszające wrażenie, że no, to jest jeden z najważniejszych elementów wystroju sklepu. No, rozumiem, że te, ża te małpki są no, produktem pierwszej potrzeby nie niemalże w tych Żabkach. Często tak jest. Często tak jest. One są zmrożone, czyli one są gotowe do spożycia tak. na miejscu de facto, prawda? No czy znaczy w sensie na ulicy tu za zakrętem. Wielokrotnie tak, tak się zdarza, że taki klient wychodząc z, tego, z takiego sklepu po prostu otwiera tą butelkę, wypija i jeszcze wyrzuca do kosza, który znajduje się w sklepie. Nie widziałam takich sytuacji na przykład w dużych sieciach handlowych, a tutaj zdarza się to. Mhm. A powiedz, no, jak Je ten. Mhm. Jeżeli chodzi jeszcze o ilość alkoholu, wystarczy sprawdzić na e, raport obrotów. E, my na koniec roku musieliśmy znaczy początkiem nowego roku, za rok poprzedni generowaliśmy raport obrotu alkoholi. i na podstawie tego była płacana koncesja. To też pokazuje, e, że przez promocje, które są organizowane na alkohol, a e, bardzo często. E, no, sprzedaż alkoholu opiera się na tych promocjach, które są niesamowicie korzystne dla klienta, ale są mało korzystne dla franczyzobiorcy, ponieważ klient może na przykład dostać coś w gratisie albo ma dużo niższą cenę niż nawet w markecie. Jakbyśmy sobie prześledzili ceny produktów, to ceny produktów spożywczych są droższe niż na przykład w markecie, a ceny alkoholi są często tańsze. No, ciekawe. Jak to mamy tłumaczyć? Myślę, że jest to związane z tym, że ta sprzedaż jest tak ogromna, że po prostu opłaca im się obniżyć cenę, żeby zachęcić klienta do, do, do przyjścia do sklepu, bo alkohol jest czymś, co się nie przeterminowuje, jeżeli chodzi o mocny alkohol, no i możemy go sprzedawać właściwie no, bez takiej groźby, że, że się przeterminuje, tak jak na przykład nabiał. I w momencie zamawiania towaru, franczyzobiorca nie bardzo może się już wytłumaczyć, żeby nie zamawiać alkoholu, no bo. Tak jak przy nabiale, no, mam już go za dużo, boję ja się, że, przed, że się przeterminuje. Tutaj możemy go wciskać na siłę mhm. i pchać do magazynu czy do półek, prawda? No według oficjalnych statystyk, to spożycie w ostatniej dekadzie bardzo wzrosło. Teraz się trochę ustabilizowało, ale no wzrost przez ostatnie 10 lat był dramatyczny. Czy ty widziałaś też ten wzrost sprzedaży alkoholu we własnym sklepie? Tak, na pewno. Co ciekawe. Sieć często organizowała promocje na tak zwane kupony rabatowe. I powszechnie znana sprawa, że kupujemy coś, dostajemy kupon, na przykład w Biedronce. Też można dostać kupon, na przykład. Nam, zrobisz zakupy za 20 zł, dostajesz kupon minus 5. I jest napisane pod spodem za wyłączeniem środków, za wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych. A co ciekawe, w żabce alkohol nie jest wyłączony z takich promocji. Czyli jeżeli ktoś zrobi zakupy w sklepie i dostanie sobie taki rabat, to może go później wykorzystać stricte na alkohol. I nie znam drugiej takiej sieci, która organizowałaby promocje, które nie były, z których nie byłby wyłączony alkohol i wyroby nikotynowe. Ja widziałem promocję Milion piw od Żabki, podczas gdy w ustawie jest napisane wprost, że nie można robić promocji, które zachęcają do zbyt dużego picia alkoholu. Rozumiem, że Żabka Żabka łamie tę ustawę i my się będziemy na pewno jako fundacja przyglądać tej, tej, tej sytuacji. Powiedz jeszcze, no właśnie, przechodząc do Twojej, wracając do Twojej historii, w którym momencie się zorientowałeś, że trzeba z tej żabki wyjść i jak wyjście z tego sklepu wyglądało? Mówiłaś, że brałaś kredyty na spłatę pracowników, tak? No. To był ten moment, kiedy zaczęłaś po prostu wpadać w długi już nawet, żeby po prostu móc opłacić funkcjonowanie sklepu? Zaczęło się od właśnie kwestii podatkowej, że te podatki były coraz większe, coraz większe. Ja nie miałam z czego ich płacić, bo po prostu nigdy takich pieniędzy nie miałam. Bo tak jak już powiedziałam, to jest po prostu jawne oszustwo, oszukiwanie ludzi, oszukowanie Skarbu Państwa. I tak naprawdę stałam się dłużnikiem wobec, wobec Skarbu Państwa, nie tyle wobec Żabki, jak wobec Skarbu Państwa, co też dla mnie było takim no, przykrym doświadczeniem i też nie zgadzałam się z tym, bo już w świetle prawa zostałam przestępcą skarbowym przez to, że po prostu nie płacę czegoś, co jest oczywiste. Yy, próbowałam rozłożyć na początku swoją, yy, swoją, yy, swój dług na raty, no ale z racji tego, że moje dokumenty pokazywały, że jestem taka bogata, no to urząd skarbowy się po prostu na to nie zgodził i któregoś razu wszedł mi na wynagrodzenie od rabki. I od tego się wszystko zaczęło, że zostało mi zabrane całe wynagrodzenie, zostałam po prostu bez grosza. I wtedy musiałam wziąć pierwszą pożyczkę na to, żeby zapłacić moich pracowników, bo to było dla mnie priorytetem zawsze. Yy, miałam świetną ekipę, więc yy, cudownie wspominam tych ludzi. I wtedy zaczęłam szukać pomocy. Wtedy zaczęłam e, zgłaszać ten problem najpierw do e, władz sieci, do dyrektorów, ale wszyscy mnie zbywali. Byłam wpędzana w poczucie winy, że to tylko ja, że przecież inne sklepy funkcjonują. Ale wiedziałam, że to jest kłamstwo, dlatego że zawiązałyśmy z kilkoma koleżankami takie porozumienie, gdzie wspólnie rozmawiałyśmy, dzieliliśmy się też swoimi doświadczeniami, szukałyśmy jakiegoś rozwiązania. Potem zaczęłyśmy pisać pisma do urzędów skarbowych, do Krajowej Administracji Skarbowej, ale niestety nie przynosiło to większego efektu. Byłam już wtedy na etapie, że chciałam wyjść z sieci, natomiast no właśnie dochodzimy tutaj do tego sedna wyjścia z sieci. To nie jest proste. Bo wyjście z sieci możemy podzielić jakby na dwie części. Raz to jest y, taka część psychiczna, przygotowanie się do tego psychicznie, mentalnie, a drugie jest to przygotowanie takie czysto fizyczne i finansowe. Y, często spotykam się, y, spotykałam, y, jak miałam jeszcze sklep, i teraz prowadząc stowarzyszenie z takim sformułowaniem, no, czegoś tu nie rozumiem. To skoro było tak źle, to dlaczego z tego nie zrezygnowałaś? To nie jest takie proste. To nie jest tak jak w przypadku, kiedy jesteśmy zatrudnieni i po prostu coś nam nie pasuje, robimy, dajemy wypowiedzenie, zwalniamy się z pracy i szukamy innej. Przede wszystkim ta bariera psychiczna. Bo to jest trochę taki nieznany świat, jak będzie wyglądało życie poza siecią, ale nie z racji tego, że mamy dwie lewe ręce i nie będziemy umieli znaleźć innej pracy, tylko, dla, tylko chodzi o to, jak. Spłacimy zobowiązania i przede wszystkim, jak wyjdziemy w rozliczeniu wobec sieci. Pamiętajmy, podpisaliśmy weksel in blanco. Na tym wekslu znajdzie się kwota, która będzie naszym ewentualnym zadłużeniem wobec sieci. Oczywiście nikt nie wchodzi po to, żeby mieć dług, ale biorąc pod uwagę, że często przeterminował nam się towar. Że w sklepach, trzeba też o tym wspomnieć, jest mnóstwo kradzieży. Nie mamy na tyle zabezpieczeń, nie mamy na tylu pracowników, żeby upilnować tego, nie mamy ochrony, więc no, te kradzieże też były czymś, co powodowało duże straty. Nikt nie był w stanie wyliczyć swojej sytuacji na 100%. Bo y, mieliśmy taki rodzaj zabezpieczenia, y, tak zwane wpłaty na ubytki towarowe. To była kwota, która miesięcznie została, y, która była pobierana z naszego, z naszego wynagrodzenia, i ona się miała odkładać właśnie na to zamknięcie, na to, że w momencie kiedy będziemy zamykali sklep, Będą jakieś e, straty, będzie można to tym pokryć. Oczywiście te pieniądze się szybciutko rozmyły. Sieć tłumaczyła nam to, że to na bieżące zobowiązania jest pokrywane, A, czyli po prostu jakaś, jakaś totalna bzdura. I tak naprawdę na koniec człowiek nie wiedział, co się wydarzy, jak się wydarzy i bał się tego. Ludzie, ludzie do dzisiaj boją się tego zamknięcia boją się też tej, te, tego końcowego zapłacenia tej kwoty podatku, o której już tutaj wspomnieliśmy w tym cytowanym fragmencie. Dlatego ja czekałam do momentu inwentaryzacji, bo raz w roku robiona jest inwentaryzacja przez sieć, żeby sprawdzić właśnie jak wyglądają stany magazynowe. I dopiero kiedy została przeprowadzona ta inwentaryzacja, wyszła ona dosyć dobrze. Postanowiłam, że ten sklep w tym momencie mogę zamknąć, bo jestem prawie pewna tego, że, moje że nie mam zadłużenia wobec sieci. Zdarzały się przypadki i to dosyć często. Że um, ludzie wychodzili z ogromnymi długami wobec sieci, wobec sieci kompletnie nie wiedząc skąd e, są aż tak, tak wielkie. To są kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. E, dlatego ten pro to był proces, to trwało kilka miesięcy. E, najpierw musiałam do tego dojrzeć e, i przekuć. To, że sieć w takiej sytuacji mówi, jesteś winien, jesteś sobie winien, nie radzisz sobie, to twoja wina, nie podołałeś, inni dają radę, ty nie. Musiałam to przekuć w coś dobrego i powiedzieć sobie koniec. Nie mogę być więcej i dłużej uszkiwana. Nie mogę na to patrzeć w kategoriach mojej porażki, a w kategoriach coś się skończy, coś się zacznie i też koniec z oszustwem. Nikt nie może dalej mnie wykorzystywać, nikt nie może dalej mnie oszukiwać. To trwało, ale poradziłam sobie z tym. Wyszłam z sieci, na szczęście nie miałam żadnego długu wobec sieci, i to też pokazuje, że prowadziłam ten sklep dobrze. Chociaż nie zawsze się zgodzę z tym, że ktoś, kto ma dług wobec sieci, prowadził go źle, ale taka jest też polityka firmy. Kiedy Zdarzyło mi się już wielokrotnie rozmawiać z władzami sieci, no to ich stanowisko jest jasne. Ktoś, kto ma dług wobec sieci, to ten, kto nie umiał prowadzić sklepu, nie chciał albo za mało pracował, za mało się starał. Więc, jakby dla nich na pewno jestem osobą, która ten sklep prowadziła dobrze. Natomiast zostałam z długiem podatkowym, jestem dłużnikiem wobec Skarbu Państwa, i to okropnie boli, bo. Szukałam pomocy, pisałam wiele pism, prosiłam o interwencje również poselskie i nastąpiła taka ogromna złowa milczenia, bo wszyscy doskonale o tym wiedzą. W Urzędzie Skarbowym śmieją mi się w twarz mówiąc, że jestem kolejna enta, która przychodzi z tym samym problemem, natomiast nikt nie chce tego ruszyć. I jaki masz dług? No na dzień dzisiejszy to jeszcze około 60 tysięcy złotych. A jakim zaczynałaś? No grubo ponad 100 tysięcy. Mhm. E, przykre jest to, że to trwa tyle lat i to się za mną ciągnie. Nie tylko za mną, bo takich jak ja na pewno jest wielu. Bo ty skarb pod koniec 19 20... roku. 2019 tak. roku. Mhm. E, w międzyczasie już zostałam skazana prawomocnym wyrokiem sądu i jestem już przestępcą skarbowym. E, mówię to dzisiaj z uśmiechem na twarzy. Przede wszystkim dlatego, mhm. żeby pokazać, że da się z tym żyć i da się przez to przejść. Bo nie chciałabym, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była traktowana tylko w kategorii Takiej smutnej, złej, że, wszyscy, że, że zostałam oszukana, że zostałam źle potraktowana. Ja wyciągnęłam bardzo dużo lekcji z tego czasu. Na pewno jestem dzisiaj dużo silniejsza i przede wszystkim nie boję się już, bo pod koniec współpracy na pewno był we mnie duży lęk. Lęk tego, co będzie dalej, czy ja sobie poradzę, czy, czy, czy jakoś to ogarnę, bo. Franczyzobiorcy, którzy są już na granicy takiej wytrzymałości psychicznej i finansowej, mają też z tyłu głowy taki argument: Mogę sobie nie poradzić, mimo że tkwię w bagnie, ale może być jeszcze gorzej, bo na przykład, nie wiem, tu mam dostęp do chociażby jedzenia, tego nawet sterminowanego, bo przecież taki sucharek, ulubione jedzenie franczyzobiorcy to przeterminowane jedzenie. E i osoby, które to przeżyły, wiedzą, dlaczego się uśmiecham, bo później został już tylko śmiech. Nie można było nad tym płakać, trzeba było się po prostu z tego śmiać. I dzięki temu uśmiechowi wyszłam z tego, dzięki temu żyję, funkcjonuję i chciałabym dzisiaj wszystkim, którzy nas oglądają, powiedzieć jedno zdanie. Można, da się, nie bójcie się tego, że w momencie, kiedy wyjdziecie z sieci, świat się skończy, zawali. Nie. Jeżeli zawalczycie o siebie, jeżeli będziecie tego chcieli, uwierzcie mi, że da się, możecie liczyć na mnie, na pomoc wielu ludzi. Którzy to przeszli. Ja wiem, że nie jestem w stanie rozwiązać waszych problemów i zapłacić waszych długów, ale uwierzcie mi, można z tym żyć, a my robimy wszystko i walczymy dalej, żeby te długi, które są niesłuszne, po prostu zostały anulowane. Pięknie powiedziane, i dlatego założyliście stowarzyszenie, tak? Dokładnie. Stowarzyszenie. Powstało tak naprawdę dzięki jednej osobie, i powiem jej imię, Magdalena Madzia, partia razem. To była osoba, która uwierzyła nam, jako jedna z pierwszych, uwierzyła nam, że ten problem istnieje, bo my się odbiłyśmy od wielu różnych drzwi. Próbowałyśmy wchodzić oknami z różnym skutkiem, ale to była osoba, która nam uwierzyła, która postanowiła nam pomóc, i właśnie dzięki jej inicjatywie i jej ogromnej pomocy czysto merytoryczno-technicznej. Te wszystkie formalności, bo to też nie było proste. Magda nam pomogła i dzięki niej powstało stowarzyszenie. I stowarzyszenie właśnie skupia się na tym, żeby pomagać takim osobom jak my, jak ja, jak Ania. Ania to moja koleżanka, z którą założyliśmy stowarzyszenie. My wtedy byłyśmy same. My nie miałyśmy nikogo, do kogo moglibyśmy się zwrócić o jakąkolwiek pomoc. Szukając jakichkolwiek informacji w internecie, znajdowałyśmy tylko jakieś stare mm, wiadomości, że tak, taki problem jest. On jest, on był. Ale osoby, które próbowały go w jakikolwiek sposób podejść po prostu się już poddały. Po prostu ym, no znowu zmierzyły się z ogromną ścianą i nie dały już rady przestały walczyć. A my y, po prostu idziemy dalej. I ym, dlatego jesteśmy dla ludzi. Odbieramy czasem naprawdę dziesiątki telefonów, to są. To są Często kilkugodzinne rozmowy z ludźmi, którzy są naprawdę na skraju załamania yy, i nerwowego, i psychicznego, i na skraju bankructwa, też takiego mm, społecznego bym powiedziała, bo to. Bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Przez to, że franczyzobiorca wpada w spirale długów, cierpią całe rodziny. No są ci chociażby tego weksla, prawda? Dokładnie. Naj, naj, najczęściej to są właśnie najbliżsi. To są rodzice, to, są, to jest rodzeństwo, którzy podpisują te weksle. I w momencie, kiedy ta współpraca kończy się z ogromnym długiem, oni wszyscy są pociągani do odpowiedzialności. I... Yy... To jest taki, brzmi tak, jak niewolniczy pańszczyzniany, taki feudalny system po prostu. Nie, to jest nie, dla mnie nieprawdopodobne, że e, to może tak funkcjonować. E, powiedz, e, no i jakie, was, jakie są wasze? E, na pewno oczywiście informacja o stowarzyszeniu znajdzie się w opisie do tego filmu. E, zachęcamy do wspierania, do dzwonienia. Rozumiem, że macie konto i pewnie też potrzebujecie e, pieniędzy na to, żeby działać. Nie jesteście przecież jesteście bogatymi ludźmi, tylko macie często długi, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby wspierali stowarzyszenie. A, no i przyłamywali takie właśnie poczucie, które mam wrażenie, o które tutaj mówiłaś, o tej indywidualizacji, tak, tego, że to jest Twoja wina, że to jest i że jakby, że to było, było ciężej pracować, było coś tam, było wcześniej wstawać. No, no, no nie, to tak nie działa. To są systemowe problemy byś mi powiedziała, oczywiście dodaj co, na co masz ochotę, ale powiedz mi, jakie są Wasze podstawowe postulaty jako stowarzyszenia? Chciałam dodać jeszcze tak. jedną ważną kwestię, to jest jeszcze takie poczucie wstydu. Mm -hmm. poczucie takiego wewnętrznego wstydu, że się jednak mimo wszystko nie udało, że nawet jeżeli przezwyciężymy w sobie to yy, zrobiłem wszystko, co mogłem, że dałem z siebie wszystko, to jednak jest to trochę wstyd taki, mm, który też wynika z niezrozumienia społeczeństwa. Bo tak jak już powiedziałam wcześniej, ludzie patrzą na nas jako na biznesmenów, jako na osoby, które no, mają coś swojego. Jednak okay. dzisiaj to mam coś swojego, jest rozpatrywane no nieco inaczej niż praca na etacie, więc yy, teoretycznie jesteśmy kimś lepszym. Yy, mamy wiemy. Więcej I powinno nam być lepiej. Często to jest zazdrość, to jest takie patrzenie przez pryzmat. No kurczę, kupił sobie samochód, nie wiem, on za chwilę będzie miał mieszkanie, i tak dalej, i tak dalej. I później, kiedy ta bańka, bo to jest bańka, to jest stworzona bańka przez ludzi, którzy nie wiedzą, jak to wygląda od środka. I kiedy ta bańka pęka, jest ogromny wstyd. Ludzie nie potrafią o tym mówić nawet najbliższym. Czasem jest tak, że rozpadają się rodziny, franczyzobiorca wyjeżdża gdzieś za granicę, żeby spłacać swoje długi często ukrywa się właśnie przed spłatą tych zobowiązań, szczególnie wobec Skarbu Państwa, bo to są zobowiązania bezwzględne i tu nie ma opcji, tak, możemy, znaczy jest opcja, możemy rozłożyć ci to na raty, ale te raty są tak kosmiczne, że dochodzi do tego, że pracujemy na spłatę nie swoich długów, bo podkreślę, z pełną odpowiedzialnością tu nie są nasze długi, bo nigdy takich pieniędzy nie mieliśmy. I ten wstyd przed najbliższymi ten wstyd przed przyjaciółmi prowadzi też do tego, że ci ludzie zostają sami z tym problemem, że kiedy zdobędą się już na tą odwagę, wyjdą z sieci, to później jest ta blokada tego, że nie ma, nie ma żadnego wsparcia, zostają sami. <laughs> To są często bardzo traumatyczne przeżycia. Mamy też w stowarzyszeniu panią, której brat popełnił samobójstwo po wyjściu z sieci, ponieważ został z tak ogromnym długiem, nie mógł poradzić sobie z tą sytuacją. Próbował, jeździł do sieci, pisał pisma, chciał wyjaśnień, został sam sobie i niestety zostawił dwójkę dzieci i popełnił samobójstwo, więc wiem, jakie to jest ciężkie, wiem, jakie to jest trudne, ale pamiętajcie, nie jesteście sami i podkreślę, Mimo, że dzisiaj nie mam gotowego rozwiązania, nie mogę powiedzieć, jak rozwiązać problemy finansowe, ale mogę powiedzieć Wam, że można z tej sieci wyjść i żyć, można się tym życiem jeszcze cieszyć, bo na pewno bardzo brakowało mi tego uśmiechu w pracy tam. Już pod koniec to było tak ogromne zmęczenie i fizyczne, i psychiczne, że zapomniałam, że że uśmiech jest tak cholernie ważny i bardzo potrzebny. A kontrolerzy pewnie wymagali uśmiechu od oczywiście. kasierów. Oczywiście to było <laughs> można też... Można było dostać karę tak. za brak uśmiechu? No nie, raczej nie, <śmiech> ale... <śmiech> ale można było dostać karę za niewłaściwe obsłużenie klienta, okay. więc moglibyśmy to, pod, to podciągnąć. Okay. No tak. Yy, tak, no tutaj yy, to działanie wspólne jest tutaj kluczowe absolutnie, żeby przełamać tą, yy, no, przełamać tą niemoc systemową, ale no właśnie, no czego chcecie od tego systemu, no czego chcecie od tego potężnego yy, lewiatana, jakim jest nasze państwo, które wydaje się być absolutnie ślepe na... Tę sytuację więcej wydaje się pomagać takim typu sieciom franczyzowym, tak? No bo jeśli mówisz, że tam Urząd Skarbowy wie bardzo dobrze o tym problemie, tutaj jakaś furtka zrobiona, no troszeczkę wydaje się jakby była robiona. Pod żabkę. Tak? No to, że de facto zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w Polsce, no bo widzisz w niedzielę no to tylko centra handlowe właściwie i te hipermarkety są zamknięte. tak, Ewentualnie Lidl i Biedronki, ale tak to wszystkie te sklepy inne no one są potwierane, tak? no więc Więc wydaje się, że państwo jest zaskakująco bierne w tej sytuacji. Państwo jest bardzo przychylne sieci. Tej konkretnej sieci, bo tak jak ustawa o zakazie handlu przechodziła powiedzmy pewne zmiany. Tak finalnie miało skończyć się na tym, że tylko franczyzobiorca może otwierać sklep, a dzisiaj e, są tam również pracownicy dlatego, że jest 15 milionów furtek. Chociażby na przykład taka, którą dowiedziałam się dosłownie parę dni temu i, i o nie miałam, e, że otwierają na wyjątek sprzedawcy warzyw i owoców. Mhm. Jeżdżą rano na giełdę, kupują kilo ziemniaków, biorą e, fakturę, żeby była podstawa do tego, że jednak to sprzedali, że jednak to kupili, a potem to sprzedają. E, Absurd. Targowisko po prostu, bazar Dodajmy, tak, że niedzielny. w niedzielę niehandlowe przeważnie sprzedaje się alkohol, bo to jest produkt pierwszej potrzeby, prawda? Także to jest absurd, że nic. Się z tym nie robi. Ja mam wrażenie, że e, jest wiele kwestii, na, w których państwo jest po prostu przychylne i pomaga im e, prowadzić ten pato biznes, e, bo niestety tak on wygląda. Jeżeli chodzi o nas jako stowarzyszenie, przede wszystkim ustawa o franczyzie, to jest coś. Czego nie ma ustawy? Czego nie powiem? ma. To niesamowite, że nie ma. Nie ma i nie było, i, i, i w wielu e, instytucjach, kiedy rozmawialiśmy na temat naszych problemów, spotykaliśmy się z takim sformułowaniem: no przecież mamy e, dobrowolność zawiązywania umów. My nie możemy. E, Narzucać tego, jakby kto, jak ma pracować. Słuchajcie, to, to nie o to chodzi, bo, bo to jest takie zakłamywanie rzeczywistości. Ustawa o franczyzie, mówiąc najogólniej, powinna być takim kodeksem pracy dla franczyzodawcy. I tak jak Ust prawo pracy chroni pracowników, tak ustawa o franczycie powinna chronić franczyzobiorców. Oczywiście ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że franczyzobiorca powinien mieć swoje obowiązki. Wiemy o tym, że korzysta z zaplecza i z tysiąca różnych innych rzeczy, pomysłu, know-how i wszystkiego po kolei od franczyzodawcy. I to jest zrozumiałe, bo na tym to ma polegać, ale to powinno być na zasadach jasnych, jawnych i przede wszystkim y powinniśmy być chronieni po to, przez instytucje państwowe, takie, w, który, w przypadku których, jeżeli jest jakikolwiek problem, mamy się do kogo zwrócić. Bo dzisiaj tak naprawdę franczyzodawca może zrobić wszystko, a franczyzobiorca nie ma instytucji, do której mógłby się odnieść, zwrócić o pomoc. Wszystko, co się dzieje, to są sprawy z powództwa cywilnego, które po pierwsze no, kosztują, po drugie bardzo długo trwają, a po trzecie no, y, nie mamy takiego zaplecza, chociażby finansowego, żeby sobie móc na to pozwolić. E, kolejną sprawą jest kwestia y, właśnie wexling blanco, które też y, nie. Niestety w obecnym obrocie prawnym są po prostu traktowane zero-jedynkowo, czyli wystawca wystawił weksel, trzeba go zapłacić. Nikt nie wnika w to, dlaczego tak jest. A w momencie, gdybyśmy wzięli pod uwagę um, ustawę o która by gwarantowała poszanowanie um, jakichś naszych podstawowych praw, mielibyśmy wtedy sąd, który mógł, do którego moglibyśmy się odnieść i jakieś tam sprawy rozwiązywać. No niestety tego nie ma. Znaczy tu jest, ja mam wrażenie, że wy jesteście po prostu pracownikami, tak? Znaczy, że wy jesteście absolutnie pracownikami tej sieci, tylko jesteście pozbawieni jakichkolwiek praw pracowniczych, a co więcej, na was jest przerzucony jakby cała, cały, odpowiedzialność. cała odpowiedzialność prowadzenia tego biznesu, tak? Jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o inspekcję pracy, jeśli o chodzi wszystko. o wszystko, tak? Jakby zrobisz sobie krzywdę w tym sklepie, nosząc jakąś tam ogromną, ciężką kratę browarów, to nikt ci nie pomoże, tak? Jakby to ty zostaniesz z tym problemem, tak? Więc dla mnie to jest dość niesamowite. No, franczyza, dzięki temu, że to jest franczyza, żabka nie płaci podatku handlowego, który w przypadku żabki powinien wynosić setki milionów złotych rocznie. Jest, tak jak mówimy, otwarta w niedzielę, co też jest no, moim zdaniem formą nieuczciwej konkurencji dla innych sklepów i też jest no, po prostu niezgodne z tym, co ustawodawca chciał. Mówiliśmy tutaj ostatnio też o, o tym, że dzięki temu, że jest to franczyza, to też nie płaci, znaczy Uniknęła tych, przerzuciła, jakby, kwestię prądu na, tak. na Was. Tak? Znaczy, bo teraz weszły te dodatki za prąd tak? no i oni jako duża sieć nie mogli się na to łapać, więc tak, więc przerzucili na was opłacanie po, e, rachunków za prąd, tak? Dobrze, Dobrze, dobrze ja rozumiem? Ja nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o to rozliczenie, bo, bo to już jest jakby poza mną, hmm. natomiast dochodzą do mnie takie informacje od franczyzobiorców y, obecnych, że jest z tym bardzo duży problem i znowu jest jakieś przekłamanie, jeżeli chodzi o VAT, że po prostu ten podatek VAT jest przerzucony na franczyzobiorcę i już ostatni miesiąc rozliczenia pokazał, że te zmiany y, to kolejne dodatkowe koszty po stronie franczyzobiorców. Mhm. Więc. Y, no... To jest absur absurdalne, że jest taka asymetria tutaj. No, jakby yy, będziemy na kończyć nasz wywiad. Wydaje mi się, że, że robicie naprawdę strasznie ważną robotę, bo to nie jest tylko walka o was, ale też tak naprawdę walka o kolejnych oso osoby, które wejdą w ten system i też o to, co się może wydarzyć w polskiej gospodarce, czyli właśnie takie ufranczyzowienie innych e, sektorów e, gospodarki czy innych sieci handlowych. E, więc e, to jest realne ryzyko. No, to jest Dla mnie to jest forma po prostu kolonizacji własnego e, społeczeństwa wyzysk, no jeśli masz coś do dodania, to, 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 to proszę i powiedz mi, co, jak, co ty byś chciała robić w przyszłości, jak sobie wyobrażasz już tą jak, jak spłacisz ten dług, tak? Jak, 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 co, co, jak ty siebie widzisz? Na pewno jeszcze chciałam dodać propos ustawy o franczyzie, że bardzo ważne jest to, że Znowu mamy takie odbicie się od ściany i chciałam powiedzieć, że no znowu zakła ktoś zakłamuje rzeczywistość. Odbyło się już kilka spotkań roboczych dotyczących tej ustawy i nawet niedawno nasza konferencja i pan... W było, tak? To... Tak, ale mieliśmy też spotkanie z, organizowane przez pana przewodniczącego Bujarę. Na tym spotkaniu był zaproszony pan dyrektor, który zajmuje się tą ustawą w Ministerstwie Sprawiedliwości i mówi nam wprost, że projekt ustawy już jest, że, że jak najbardziej popierają go, że, że obecna władza jest na etapie tworzenia tej ustawy, bo tak widzą taką potrzebę. Dostrzegają, no padają piękne słowa, piękne słowa, i okazuje się, że mija dwa miesiące i nie dzieje się nic. Prosiliśmy o zapisy tej ustawy, chcieliśmy ją zobaczyć, chcieliśmy ją przedyskutować z naszymi prawnikami, do czego mamy pełne prawo, i okazuje się, że jest cisza. Wydaje mi się, że absolutnie żadnej ustawy nie ma. Zrobił się mały szum medialny tylko po to, żeby znowu zamknąć tam usta i temat po prostu przeciągnąć w czasie, bo jest mnóstwo przeciwników tej ustawy, a mało zwolenników. Dlaczego? Tylko dlatego, że nikt nie chce ucywilizować w końcu tej wolnej Amerykanki. I to jest przykre. Dlatego my się nie poddajemy, walczymy cały czas i będziemy cisnąć. Mocno cisnąć ten temat, bo jest on ogromnie istotny. No i tak ważny. i jeszcze dodajmy, że no, żabki powstają w miejsce też sklepów lokalnych, które istniały często po 15-20 lat, tak i one no, wyżynają ten handel lokalny. Tak? Nie to mają już... szans w starciu z takim wielkim. No nie wielkim mają, one, i jeśli, oni, jeśli oni, to jest idealny biznes, tak? No, bo wy, wy zapierniczacie jak woły za pół darmo, tak naprawdę, gdzie, gdzie kodeks pracy was nie obowiązuje 400 godziny, godzin pracy was nie interesuje. Zawsze sprzedadzą tyle towaru, ile. ile Chcieli. No, jest to wszystko naprawdę dość niesamowicie, jak to funkcjonuje. No ale powiedz, jak ty. No, mówiłaś, że już możesz się uśmiechnąć i i, i, ten, i w, czym, w czym. Moje marzenie na dzisiaj jest takie, żeby po prostu ten dług został już anulowany i, i już podejmujemy pewne kroki prawne, o których niestety jeszcze nie mogę powiedzieć, do tego, żeby w końcu. Otrzymać korzystną interpretację podatkową i zamknąć temat tego zobowiązania finansowego wobec Skarbu Państwa. Nie chcę już nosić brzemienia przestępcy skarbowego. Od niedawna zaczęłam nową pracę, spełniam się w niej, ogólnie jestem szczęśliwa. Chciałabym pomóc jak największej ilości osób, chociażby dobrym słowem wsparciem, jest to dla mnie mega istotne. Jeżeli udało mi się, a wiem, że już w sumie tak uratować chociaż jedną osobę od tego, żeby nie popełnić jednego z największych błędów w swoim życiu, to jestem z tego powodu cholernie szczęśliwa i zadowolona, bo to naprawdę napędza mnie też do tego, że to wszystko, co się wydarzyło, nie poszło na marne, że to był jakiś sens, bo gdybym miała patrzeć na to w kategoriach hmm, straciłam kilka lat życia, a teraz ponoszę Kolejne kilkanaście konsekwencji tego wyboru, no byłoby na pewno ciężko. Cieszę się, że mam swoje wspaniałe koleżanki wokół siebie, Anię, jedną drugą, Magdę, Monię. Dziękuję im za to, że są, że mnie mocno też wspierają, bo tylko dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi to wszystko ma sens. I oczywiście są momenty, w których bywa ciężko, są momenty, gdzie hmm, Człowiek opada trochę z sił, ale ekipa jest na tyle mocna, że wtedy po prostu się wyciągamy do góry, jedziemy dalej. I tak na koniec, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za Twoją pomoc, za chęć rozmowy, za chęć, chęć poznania problemu, bo dajesz też nadzieję na to, że już nie jesteśmy niewidzialne, że jesteśmy słyszalne i możemy przekazywać temat dalej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. I pamiętajcie, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. I walczymy dalej. <laughs> Proszę Państwa, Agnieszka, bardzo odważna, wspaniała kobieta. Bardzo Ci dziękuję. Wiem, że też sporo Cię kosztowało tak. stresów i nerwów, żeby tutaj wystąpić. Bardzo jest mi, jest mi bardzo ciężko. Trudno, może tak, trudno, stresuje się, bo te emocje są wciąż żywe. Bo mimo, że minęło już kilka lat, sklep zamknęłam trzy lata temu, właściwie już czwarty rok. Ale te emocje są wciąż żywe, i o pewnych rzeczach nie da się zapomnieć. Ale tak jak już podkreśliłam, napędza mnie y, chęć pomocy i to, że y, jeszcze będzie pięknie. <laughs> Wielkie dzięki, wspierajcie stowarzyszenie, y, lajkujcie, wpłacajcie. No i klasycznie podziękuję. Y, do zobaczenia na mieście. Dziękuję bardzo.